na mój główny problem jako testera jest zarżnąć maszynę. Odejdź stąd. Kocie, spieprzaj. Spadaj. Od ja się mogę odezwać, tu komputer się może odezwać. Ty nie możesz do mnie chodzić. Właśnie, że nikt nie może oprócz ciebie. Wszystko zgasło. Wszystko wyłączyła. Ekrany pogasły. Wszystko się wyłączyło. Oprócz kotki. Kotka chodzi. Gdzie chce i kiedy chce. I nie wiem teraz, co zrobić zupełnie. No nic, tylko zatrzymać kamerę. I tak, komputer wyłączyła po prostu. O, włączył się z powrotem. Odzyskuje się. Ładuje się z powrotem. Film wprawdzie jest do odświeżenia, ale zobaczymy, co ze Steamem. Myszy nie widzę. I nie zobaczę, to nie zapłacę. Wiem. Już dawno zapłacone. Jeszcze się ładuje, zobaczymy, jak to się skończy. W każdym razie kota nie da się zrzucić. Kot musi zejść sam. Nawet spychany zawsze wybierze jakiś kierunek w bok i skoczy ostatnim wysiłkiem. W każdym razie już teraz wiem, już wrócił Sherlock, już działa mi filmik z YouTube'a na drugim monitorze. Tylko tyle, że jak gdyby teraz kursor został przejęty przez Steama i muszę Alt-Tabem przejść na inny ekran. Na przykład tu. I teraz żeby odświeżyć kartę, muszę. Prawym klawiszem myszy odśwież kartę. Dobrze, pewnie będzie od początku działać, a to już jest 27, 20 minuta. 20 minuta filmiku. Ładuję go jeszcze raz. O, leci. Koto potrafi jednak wystawić człowieka na próbę cierpliwości. Każdy test przerwany w połowie i musi zacząć od początku. Pod nieobecność kota. Kot poszedł do łazienki, w związku z tym będę mógł się odzywać już. No i nie odświeża się, no. Jeszcze raz. Odśwież kartę. Kręci. No i niestety chyba się nie doczekam. Nie, jeszcze kręci.
kręci, kręci, kręci. Ładuje, ładuje, ładuje. Kręci, kręci, kręci. Nie wiadomo, co to kręci. Czy to przypadkiem nie Steam? Ale ponieważ jestem przyzwyczajony do kręcenia atoma trzeciego, no nie wytrzymam, jednak dam alt taba jeszcze raz. Spróbujemy. No nie, nie zrobię tego, bo jakbym to zrobił, to by chciałem przełączyć na główny ekran. Ale niestety nie, już nie mogę. Trzeba powtórzyć próbę od nowa.